ma jakieś pytania, proszę o proszę. Pani Ela tam jest, pan Ireno. Mieszkańcy bloka w pobliżu KFC zgłaszają, że coraz więcej młodzieży zaczyna się pojawiać szkolnej, w wieku szkolnym, pojawiać w okolicy nowo powstałego zamiast piekarni kolejnego już 25 sklepu z alkoholem w naszej dzielnicy. I niestety tam powstały też jakieś gry typu, nie wiem co, jednoręki bandyta czy coś innego. W każdym razie niestety, ale duża grupa już takich małolatów tam jest kuszona w te okolice, nie mówiąc już o głośnym zachowaniu się osób, które tam bywają. Tak, u nas tutaj w Krowoderskiej. Także bardzo proszę zwrócić uwagę i dopilnować. O każdej porze, ale najbardziej oczywiście wieczorem i w nocy. Natomiast zauważono, że tam już bywa też młodzież w szkole. No i oto głośne zachowanie. Bardzo nieprzyjemnie się. Ja mam pytanie do obu przedstawicieli służb mundurowych. Jest remont przy ulicy Imbramowskiej 7. Rozkopano. Usunięto starą pokrywę wodnika, ma być zrobione jeszcze utwardzone miejsce na polski samochodów. Jest tam niestety uciążliwy lokator, który po prostu zaparkował swój samochód, nie chce go usunąć. Była wczoraj interwencja policji, ma to w nosie dzisiaj też. Praktycznie rzecz biorąc, po prostu przy takiej interwencji i straży, i policji, która zostawia lokatorów, zostawia ludzi, którzy pracują, zostawia samym sobie i nie zajmuje żadnego stanowiska. No, pytanie zasadnicze, czy po prostu o taką policję nam chodzi, taką straż. To jest jedna sprawa, to straży. Tam jest przy ulicy Imbramowskiej 7 taka enklawa prywatna, która po prostu ani nie jest wykaszana, ani nie jest sprzątana tam. Jest w środku osiedla, praktycznie przy pryncypialnej ulicy na tym osiedlu, jest śmietnik. I nie można zmusić właściciela tego gruntu do wykoszenia tego, do usunięcia tych wszystkich śmieci, które tam są. Przecież praktycznie rzecz biorąc on sam, parkując tam samochód, wyrzuca sam, bo to jest jego posesja, wyrzuca puszki po olejach i tak dalej. Więc oczekiwałbym, żeby jednak wykorzystać swoje możliwości, nie tylko do pań z przaskiem, które handlują, ale przede wszystkim do tych, którzy w rażący sposób naruszają zasady współżycia. I sprawa trzecia, to jest sprawa handlu wzdłuż ulicy, przy ulicy Grażyny, przed Biedronką i Kefirką. Tam już praktycznie rzecz biorąc przejść nie można, ponieważ ci wszyscy, którzy nie wchodzą na plan, bo tam trzeba zapłacić za miejsce, ustawiają się przed sklepem, przed bramą do sklepu i coraz bardziej anektują teren. Już tam nie ma sytuacji, że ktoś z gazety sprzedaje kilka ten. Tam już są normalne stoiska, które na skrzynkach sprzedaje się owoce, sprzedaje się wszystko. I przed ulicą Grażyny 9. Jest tam po prostu podjazd pod blok. No niestety, ale panowie handlujący kapustą, handlujący warzywami przyjeżdżają tam, zostawiają na miejscu śmieci, odjeżdżają. Nie ma reakcji służb porządkowych. Dlatego bardzo bym prosił, żeby jednak mimo wszystko tych wszystkich handlarzy odsyłać na plac, bo tam jest miejsce. Oczywiście trzeba zapłacić placowe, a jeśli się upierają, no to są chyba jakieś środki represji w stosunku do tego, bo nie można dosłownie dojść do placu. Dziękuję. Ja chciałem zapytać Państwa, bo ja zgłaszam na Straż Miejską odnośnie zostawionego samochodu na placu tam tym przy Raczkowskiego Polskiej. Tam to jest ten plac zabaw taki duży.
tam zostawili samochód koło śmietnika przy wjeździe akurat do na ten plac. Panie Mieczysławie, musimy doprecyzować, widać, Kielo Polska to pojęcie, które chyba mało kto wie, o co chodzi. No nie ten plac zabawce to jest tam przy tym. Największa alejka. To jest Opolska Jaren. A przepraszam, Jaren. No i tam zostawili samochód, sam porwijane szyby. Nie mogła tam wjechać w ogóle, ten teren tam po prostu. To jest to, co pani. Nie mogła tam wjechać. Ja już to nasze brady. Tak, to już, tak to już dzielnicowy współpracuje z plażą miejską i jest realizacja. No to dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Mamy odpowiedź? Ja chciałbym prosić o przyspieszenie trochę na odpowiedź na nasze pytania, które wysłaliśmy za pomocą pani przewodniczącej Komisji Praworządności do pana naczelnika. Bo nie chodzi nam o odpowiedź żadną telefoniczną lub jakiekolwiek zdawkowe odpowiedzi, bo już nam trochę cierpliwości brakło. Bo przyznam szczerze, że wiemy, że pewna grupa społeczna nie lubi policji, ale bardzo dużo osób też dobrze się o nich powiada. Natomiast o Straży Miejskiej to nie słyszałem żadnej wypowiedzi pozytywnej. I to jest dla mnie katastrofa. Także proszę to mieć na uwadze i proszę o szybszą odpowiedź. Jako, że nie widzę uwag innych wniosków w tym punkcie, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5a, druk numer 1.